Jan Sabadasz, prezes zarządu Fundacji Dziedzictwo Kresowe w Warszawie. Nasza fundacja prowadzi szeroką działalność w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, które pozostało poza granicami tutaj na Kresach. Skupiamy się także na wspieraniu rodaków, którzy tutaj zostali, a także na zachowaniu tych pamiątek i tej spuścizny architektonicznej, która tutaj jest. Od wielu lat zajmujemy się renowacją wnętrza kościoła świętego Antoniego. W tym roku kontynuowaliśmy program pomocowy skierowany właśnie do rodaków w obwodzie lwowskim. Akcję pod nazwą Serce dla Rodaka, który polegał na tym, że w okresie właśnie przedświątecznym, Świąt Bożego Narodzenia, nasi rodacy we Lwowie, a w tym roku również w Żółwi, otrzymują paczki zawierające produkty żywnościowe, które mamy nadzieję w jakiś sposób wspomożą i pomogą, aby te święta odbywały się bardziej bogaciej, niżeli jakby warunki finansowe na Ukrainie teraz pozwalają. Ta akcja w tym roku, z przyjemnością informujemy o tym, odbyła się pod patronatem honorowym księdza arcybiskupa Mieczysława Moczyńskiego i tym bardziej się cieszymy, że ksiądz arcybiskup dostrzega naszą działalność i chce wspierać i firmować swoim imieniem naszą działalność właśnie tutaj we Lwowie, w obwodzie lwowskim.